Luza, kochani, z tej strony wasz Dolerian i witajcie w nowej serii z gry Watch Dogs. Jak możecie zobaczyć, jest to gra o hakerze, czy raczej, że my jesteśmy hakerem. I z tyle, co się też dowiedziałem, czy w ogóle tyle, co same reklamy też pokazały, samo to, że mamy lokację chyba Chicago. Przynajmniej tak mapa pokazuje, że Chicago, czy raczej adaptacja, ale nieważne. Jak możecie zobaczyć, gram na Xboxie 360. Rozdzielczość jest ciutkę większa, bo wiem, że jak nagrywałem GTA 5, to była chyba zwykłe HD, a teraz będzie Full HD. Chociaż nie wiem, różnica jakości może, nie wiem, czy będzie jakaś, no ale chcę tak spróbować. Samo jeszcze mogę tylko dodać to, że niestety mogę być ciutkę przymulonym, taki rozmamlany nawet, można powiedzieć, dlatego że no jaram się i chcę nagrać sobie tą grę, bo chcę wreszcie w nią sobie pograć, ale nie ukrywam, że jednak jestem chory, znowu mi jakieś cholerne przeziębienie wzięło i w zasadzie tak, wiesz, tu letka gorączka, mogę gdzieś tam od czasu do czasu pokłasływać, ale to tam raczej nieważne. Odpaliłem tą grę jeszcze dużo wcześniej przed nagraniem, wiadomo, żeby zobaczyć, czy jedna instalacja na tego pendrive'a się powiodła i tak dalej. Ustawiłem sobie już jako tako tam na tą jasność, no i nie ukrywam, że to jest jakby mój początek taki chyba pod drugim podejściem, bo się okazało, że kurde, scena z filmem, która się pojawia na samym początku, była kurde po rusku, bo oczywiście można wybrać sobie w opcjach albo angielski dialog, albo rosyjski, przynajmniej tak to brzmiało, no ale tak czy siak. Nie przedłużając, pohakujmy, cyk. W ogóle też problemik też taki, że nie wiem, czy to wina pendrive'a, czy jednak samo to, że konsola jednak, no, nie wiem, bardziej chyba pendrive'a, bo niestety, no, dość długo się wczytuje, albo dlatego, że pierwszy raz jakby taką odpalam, jakby patrzę, no bo nowa gra i tak dalej, to konsola może już jeszcze nie ma tych zapisów i to jeszcze nie jest jakoś tam poustawiane i tak dalej. Kurde, śledząc online, motocykle świetne nadają się do śledzenia innego gracza. No tak, słyszałem o tej opcji, ale ja tu się nie chcę w online bawić. W ogóle jestem tutaj offline, bo mam mały problem z internetem i no gra wymagała, znaczy tyle, że jest możliwe, że mogą dać pomiń, łączenie, nie wiem, czy to coś tam daje chyba z jakąś inną aplikacją czy coś. Kij to licho wie. Już słychać wiatr, czyli zaraz będzie. Dokładnie. No i wam powiem, że to tak aż źle nie wygląda, nie? Co prawda, kurde, jednak, no, będzie pewnie lepiej wyglądać od gry, bo to jest chyba filmik, ale ciekawe pytanie, czy to jest filmik, czy raczej filmik gry. O, jest nasza główna postać. Czyli do hotelu włamuję. Dobra, to pooglądajmy, ja nie będę tutaj marudzić. Ciu, jakaś sieć połączeń fal. I co? I nagle mamy do wszystkiego dostęp. Ciekawe. O. Jakiś skrzypi skakował. Secrets and lies floating in a cloud of data. I just reach out, pluck it from the sky, and it's mine. It's ours. Stay focused. You got a nasty security system. How much we got? $100,000 in 30 seconds. God bless the rich and famous. We are the modern day magicians, siphoning bank accounts out of thin air. Can you hear yourself? I think someone else is hacking in. Let's take a peek. Let's not. Stick to the plan, Damien. Siphon the accounts and get out. Adventure, my boy. Have faith in your mentor. Something triggered that alarm. Let's find it. Shit. You're scanning the system. I'm almost there. I'm shutting down now. Don't you touch a thing. What the hell is that? We need to abort. We are not done. Help me! Damien, it's over. I'm disconnecting.
Maurice. Yeah? You're on. One of our contractors ran a search for the hackers in the Merlot job. You're assigned Aiden Pierce. Take him out. Hit the family if you need to. This guy's hacking days are done. Hit the family? Not a problem? Nope. I'll scare him good. You'll never hear from him again. O, cholipka. Czyli będziemy skasowani. Nie damy się chyba. Wow. Orbis of Presence. Czyli co, upozorowali wypadek 11 miesięcy później. Trochę czasu potrwało. Gave the order. Come on, man. I don't know. You don't know. Hit the family? Not a problem. Nope. I'll scare him good. You'll never hear from him again. So what do you think, Maurice? Did you scare me? It was a job, man. I didn't know. Who was on the other end of the call? Give me a name. They never gave me a name. Yeah, I'll tell your name. No. Lena. Lena Pierce. I didn't know about any kids, all right? That wasn't supposed to happen. I want you to think very carefully. Think. Look, man. Even if I knew a name, you couldn't get me talking. These guys... I heard stories, man, they're like nothing you ever seen before. You gotta walk away from this, man. Some things you can't walk Please! Away from. Please! Who gave the order? I spoke to them on the phone and they told me where to find you. That's all I know, man! That's all I know! Give me a name. I don't know! Zaszczel go. A name! No sorry. Kill me, man! Just fucking kill me! Wiem, że go mam zaszczelić, ale może powie, może w nóżkę? Okej. Siuj go! Pałka sprawiedliwości rozciągnięta. O ile pamiętam, nasza postać nazywa Aiden Pierce. O, witaj w świecie. No fajnie, też witaj. Naciśnij przytrzymaj, aby zhakować. Okej. Kurde, same jakieś. Wyjdź z szatni, gdy będziesz gotowy. Czyli możemy sobie jeszcze tutaj trochę pospacerować i popatrzeć. Mamy coś w ogóle tu ciekawego? W ogóle mechanika, nie wiem czy jest. Dobra, tu mamy celowanie. Tu mogę wybierać broń. Tu mamy coś? Nie, tu. Tu. Czekaj, na tym jest... Aha, hakowanie. Dobra. No i będzie trzeba się nauczyć i na grę, i na technikę ruszania i w ogóle. A tu w ogóle mam jakąś paczkę. Otwórz. Co to było? Kasa, 162 dolary, kurde, w papierowym worku. Ciekawe. Co tu mamy? Jakąś chemię? No, ja tam nie wiem, ale... Może... O. Składnik chemiczny, no, będzie co prać. Dobra. Tu chyba nie ma co więcej czekać. Tu jeszcze jakieś tabletki mamy. Dobra. Lekarstwa. Przynajmniej będzie trzeba do doktora House'a pójść. No, ty w ogóle... co ja mogę? Maszyna z napojami X? Ty, ale fajnie. Ale super.
I co, ja mogę sobie teraz te puszki? Bez nadzieja, jak mogę tych puszek podnieść. Dobra. To dlatego, mamy broń, ale spusta. No i co? I tyle. Będzie przesrane. Mogę tak ją chowię nawet, dobra. Czy tu jest jakieś kucanie? Czekaj. Tak. Yo, Maurice! Yo, it's shaking, motherfucker! Where the hell you been? What? He's talking to me. I leave you for 2 minutes. Give me my bullets. I tossed them. What? You said you'd kill him otherwise. I told you to hold on to them, Jordy. Where you been, anyway? I had to make a call. And you get what you need from Maurice? Oh, you're kidding me. Let's clean this mess up. Stop admiring your work. Hey, that's cute and all, but I'm disappointed, Pierce. I mean, you failed to spot the nasty inter-gang drama I'm creating here. I don't like loose ends. Let's get him out of here. No, too late. Bottom of the eighth. Chicago's ahead. Game's almost over. We are out of time. Nice shot. Come on, you're not just a little interested in my phone call. All right, fine. Tell me about your phone call. Glad you asked. Okay, we got a bunch of dead bodies, right? We got 40,000 people above us. We need a distraction. I called the cops. You did? Oh, yeah. True story. So, cops arrive, and Maurice's little band of brothers arrive, and pow, 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 pow. Jordy, tell me you're joking. No, no, I called them, too. Look, we get a messy altercation at the end of the game. You and I slip away undetected. You'll appreciate the plan tomorrow. Great. Punctual cops. I handle these guys. You grab Maurice, get him out of here. Maurice, what do I look like, a chauffeur? He's the shooter. I'm not through with him yet. Dick. I co tu jest kutasem? Dobra. Co mamy zrobić? Aby się ukryć, okej. I on tu podejdzie? Nie, on gdzieś tam jest, dobra. Aha, możemy tak zmieniać pozycję, dobra. No mi się jakoś kucnę, naciśnij B, aby się wychylić tu. Okej. Dobra. Czy mnie zobaczy przez ten? Chyba nie. To bo on gdzieś tam jest. Czy ja mogę tu użyć jakichś kamer? W końcu to jest gra o hakowaniu. Nie, ale mogę szybko chyba tu podbiec i nikt mnie nie zauważy. Aha. Dobra, ten się tu odwrócił. Czy on tutaj podejdzie? Kurde, ale gruba akcja. Nie dość, że informacji nie dostaliśmy, to jeszcze musimy, kurde, mykać, bo nie mamy broni i trzeba na nacji to wyjść tak, żeby nas nie zauważyli. A tu nie ma żadnych... A może? Właśnie zapomniałem, że to się włącza. Nie, nie ma, ale... Cię będę musiał robić chyba coś takiego, żeby po prostu oni mnie nie zauważyli. Czekaj. Bo ten tu krąży, niech on gdzieś tam sobie pójdzie. Gdzieś tam sobie poszedł. Chyba ta. Co my tutaj? Okej. I ciutkę teraz jest niebezpiecznie. Szlak o bezwładni. Uja! Yeah. Pałka sprawiedliwości dała radę. Dobra, ale może dalej, okej. Okay. Ten tam kogoś sznurduduje. Czy on się jakoś odwróci? Dobre pytanie. Chyba nie. Szlak to. Dobra. Ja może spróbuję po prostu tutaj jakoś się podmienić. Czekaj, co tam jest z buff? Naprawdę dźwiękiem psa? Ty, ale to działa. Okej. Tu. I obezwładnie. Myk w kolanko. I uciszenie. Amunicję mamy. Super. Ale to nie znaczy, że możemy swobodnie biegać. Trzeba się na górę dostać. Ta dotrzy tu. A tu daje tu. Tam nie ma, na szczęście tu już nikogo innego. A tu w ogóle jakiś meczek się rozgrywa, nieźle. Co jest? Przejdź? Parkury! Zapomniałem o parkurach, dobra.
Stuknie, aby... Aha, bo co? Tak, pierwsza zabawa z hakowaniem. Skoro... Okej. Okay. Już podpowiedź mi pomogła, fajnie, dobra. A, i tak się dostanę tam. A to gdzie to tam ciągnie? Lala. Czekaj, bo muszę się... Dobra, muszę na tą kamerę przejść. I teraz na tą. Czy ja mogę ich tutaj jakoś... Mógłbym ich tu jakoś chyba zbawić, czy coś, ale... A tak chyba nie licho. Dobra, czekaj. A nie, ja to mam jednak hakować. Myślałem, że to jest jakaś coś pułapka, czy coś. Dobra. Czyli tyle. Dobra, koniec hakowania. Nie wiem, gdzie to było to kucanie. Okej. Okay. Sam już się, kurde, przeczołgał. Coś tam mam na Y. Części elektroniczne, albo otworzyć menu uzbrojenia. Co ja tu mam? Tu. Wabik. Zrobiony. Teraz wabik mogę co? Rzucić chyba, nie? Tylko jak? Rzuć tutaj. RB. Gdzie jest RB? Tu jest RB. Aha, tak. I zwap. Take the bait. Czekaj. Dobra, póki mnie tu nie widział, robimy tak. Teraz tak jakby tak. I szybko. A, bo ściana była ładna. Haha, to mnie nie widział. Nie, ale widzieliście? Kurde, nosem posuwał tą ścianę. Ja rozumiem dźwięki te sprawy, ale żeby aż tak? Dobra. To będzie grubo. Dobra, ja się mam dostać tam, ale ja się nie dostanę. Dobra, czekaj, muszę tutaj kamerkami teraz się poprzesuwać, więc bym musiał trochę zacząć myśleć. Mam nadzieję, że jestem tam jakoś w miarę bezpieczny. Mi się tak wydaje. Ej, naprawdę tu już nie ma więcej żadnych kamer? Ej, to tak trochę przesrane. Chyba, że coś tutaj będzie. Dobra, czekaj, czy ja dam radę jakoś sobie tutaj tyłem przejść? A, tak. Jakie oni tam są zajęci? To ja sobie tutaj mogę myknąć? Cyk! A i tu chyba już będę bardziej albo mniej bezpieczny, chyba mniej. Tylko do kogo on dzwoni. Police are about to lock this whole place down. I'm stuck unless we create a major distraction. I want to cut the power and slip past them. To the whole stadium? I thought you wanted to keep the vigilante out of the news. Everything's connected to the CTOS with a serious firewall. Right now, I need to get out of the stadium. Can you find me the nearest access point? In the next room. Well, you'll need to find someone with security clearance. Security guard should have access. All these cops, there's gotta be one around. Okay. Czyli co? Hakujemy. I kogoś mamy tutaj znaleźć z tym, dobra. Chyba muszę się przełączyć teraz na tą kamerkę. Kogo my tu mamy? Hakuj go. Okej, znajdź i mamy. I wam się do sieci na stadionie. Uuu, ty, ładny serwerek tu mają. I to coś już dało? Wywołać zaciemnienie? Aby otworzyć menu uzbrojenia. Aha. I RB. I to już da? Uuu. Ciu, aż zwarcie poszło. No nieźle. To co teraz? Co teraz? Okej. Okay. Wszystko się otworzyło teraz. Szlak. Chyba mnie nie zauważą. Chyba nie. A na coś ciemnoty. To trzeba by biec. Okej, okay, to możemy teraz mocno z buta biegnąć. I pyk, otwieramy drzwi. Aha, miotełka najlepsza, czy tam pałka. I co dalej?
Mogę wyjść? Where are you, Jordy? What? Gone? Chyba nie. I'm allergic to cops. So is Maurice. But don't worry, I left you a present. Friend of a friend deals in pre-owned cars. Got a real beauty waiting for you in the garage across the street. Take it or leave it, I don't care. Gotta go. Okej. Czy już mogę teraz wyjść? Tak. A tu dalej ciemno. I nie wiadomo jak długo jeszcze. Dobra, chyba... A, nie mogę tu biegać, okej. Dobra, wyłączę telefon, nie będę się gapić, nie jestem jakimś cholernym no-life'em przecież, co nie? No, tu widać w ogóle burza. Czy tu już tam panika. Dobra, policja jako tak już szuka. Gdzie ja się mam dostać? Szlak, czekaj, to bym musiał sobie tu chyba jakoś zejść. No, ten dźwięk. Uuu! I cała elektrownia została włączona. Dobra. Muzyka pościgu, zacznijmy, mam gdzieś do auta biec. Gdzie mi to auto mamy? Gdzieś tu? Ta, tu, okej. Okay. No, chociaż tyle, że ten nasz rzekomy wspólnik chociaż tyle nam dał. Co tu mamy? Jak prowadzić? Przyspieszenie, hamowanie, czyli Xboxowy standard. Zmiana kamery. O, można kamerę zmienić. A, na pewno tam odkrył to. Spojrzenie do tyłu, hamulec ręczny. I wsteczny. No i okej. Okay. Aby ukryć się w samochodzie? Jak to wygląda? Coś takiego, aha, że on tam sobie co? Powiem, że to coś naprawdę dało. Chyba dało. Albo nie. Albo dało, albo nie dało. Dało, nie dało. Chyba dało. Dobra, możemy odpalić. A puść obszar poszukiwania. No to raczej chyba z tego, co to tak mówi. Oni chyba sobie nie odpuszczą. Nie no, trochę... To trochę dość takie ciężkie, no ale... Kwestia przyzwyczajenia. Dobra, trzeba stylem GTA. Czyli nie standardowo, nie szablonowo. Jeździć tam, gdzie się nie powinno. Kurde, gdzie tam obszar się kończy? Polipka. Dobra, jakoś dam radę. Nie, tyle plus powiem, że no te auta są dość takie masywniejsze. Dzięki temu może, nie wiem, będzie lepsza przyczepność czy coś. Nie, no. Wiadomo. Pierwszy raz się biorę za grę. Więc wiadomo, że będę mieć problemy ze sterowaniem. A z czasem wiadomo, że tu się oswoję i się dostosuję do tego. Ale nie jest tak źle. Myślałem, że będzie gorzej. A gdzie tu ręczny był? Tu. Push Maury's hard. Torture's not gonna work on this guy, so I need to get inside his head. The guilt is eating him up. I'll give him a couple of days. I bet he'll start reaching out. Czy chcesz go psychologicznie męczyć? Mapy i GPS-y. W każdej chwili możesz nacisnąć albo otworzyć mapę. No, okej. Okay. Będzie z końca umieścić znacznik GPS. No. Czyli naciskam tu i nice, mamy całą naszą mapę. W zasadzie jakby tak patrzę, ona nie wydaje się aż tak duża, no ale czy ja mogę tu jakoś oddalić? Nie, to jest przybliżenie, to jest chyba max oddalenie, okej. Okay. Tutaj widać jakieś, nie no, skrawek mapy się wydaje. To tu jest główne centrum, tu chyba najwięcej się zabawy będzie działo, tak mi się przynajmniej wydaje. A my mamy jechać gdzieś tu, mogę nawet zaznaczyć, a wiecie co, nawet zaznaczę sobie. Żeby nie było. I cyk. Okej. Nie, pomimo tego, no dobra, jakby nie patrząc, jest przecież mokro, nie? Ale nie, sterowanie jest nawet w porządku. Nawet w porządku, już ogarnąłem. Tyle, że nie daje hamulce, tylko jakby ten wsteczny. Nie, podobnie działa jak zaciąganie ręcznego. Przynajmniej ja takie mam odczucie tutaj trochę tak. Nie, ale przynajmniej ta zwrotność jest ciutko lepsza, się nie ślizga się tak. Mimo tego, że rzekomo z tego co widzę dalej pada. Gdzie się pchasz? Nie, auta zdecydowanie wyglądają masywniejsze. Okej. Okay. Polipka. Dobra. Gdzie to ta nasza kryjówka się chowa? Zaraz, w tym motelu mieszkamy? Owil Motel. No dosłownie. A mogę chyba tak samo, chyba sąsiedzi tutaj koledzy. Nie chowaj się, nie bądź błos. Sąsiedzi zaś będą podejrzewać, że znowu coś brałeś ty. Przebrany, kurde, w kaftanie, czy to co to tam masz, tym płaszczu, ty ćpunie. Dobra, nie będę go obrażał, bo jeszcze mnie pobije. No to co? Okej. Okay. A, filmik. Już myślałem, że symulacja wchodzenia, czy coś.
commander like nothing you've ever seen before. You better walk away from this, man. Why are you sitting here? He's coming, right? Not like last time. Jackson, I did invite him. It's been so long. Are you sure you called the right number? Honey, your uncle's a different kind of person. It doesn't mean he doesn't love us. Czyli my cały czas szukamy sprawcy, który zlecił jakby naszą prawie że śmierć naszej rodziny. No, tak. Uderzenie w znak zapytania na pewno coś da. No już się sąsiedzi czepiają. No kurde, nie mogę sobie lepszej miejscówki znaleźć. No czy do swojej kryjówki jest. I trust our info in finding Maurice was correct. We've gained access to the CTUS back door while the police were being distracted by you. Since we both win in this, we'll share what we have. That back door allows you some access to the CTUS network. I'm still working on something bigger. Give me time. Czyli to jest coś jakby nasz informator. O, otrzymano punkty zdolności. Wow. Co my tu mamy? Bramy i garaże. Przyszmuję, aby otwierać lub zamykać bramy i drzwi w garażu. Okej. Okay. I w zasadzie mogę tylko to na razie wykorzystać. Okej. Okay. Nie, czekaj. No, a teraz mam nawigację. Wcześniej chyba nie miałem nawigacji. Ty. Duży wachlarz rozwojowy. Zdolności. Walka. Wytwarzane przedmioty, jazda i hakowanie. No, hakowanie. Nie, czekaj, hakowanie jest największe? Nie. Walka jest też duża? Nie, no, chyba porówna są nawet, no ale dobra. Ale jest, nie, czekaj. Smartfon, postępy. Czy to było to? Wow! Nie? Co to jest w ogóle? Misje główne. O, akt pierwszy. 9 misji, 15, 6. 8 i 1. Wow. Ej, to tu już można z góry powiedzieć ile z misji. Czekaj, no ja niestety z łatwym jestem cienki, ale 15, 9. No co ja tam będę myśleć? A co my tu już wyglądamy? Jakieś śledztwa nawet. Śledztwami się chyba za bardzo nie będę zajmować, aczkolwiek nie wiadomo jak tam fabuła. Online tym bardziej mnie nie interesuje. Minigry są. Co my tu mamy? O, tu są zdolności. Ja mam 5 punktów. Czemu ja to olałem? Walka. Co ja mam przy walce? Koncentracja. Znaczy się, aby... O, to się przyda. Dawaj to. Czekaj, co to jest? Precyzyjne celowanie? Też mi się przyda, bo jestem fightwapą. Dobra. Jeszcze mam... O, dobra. Do hakowania. Co tu mamy? Dodaję miejsce na baterię. Czyli hakowanie jakieś baterie zabiera, tak? Ulepszenie hakowania bankomatów. Blokady. Blokady, jak będą gonić, to blokady. Okej. Okay. Jeszcze mam 2. Dobra, dajmy jeszcze tą baterię. I co to jest przyczyna, aby podnieść lub opuścić mosty? No kurde, jasne, że tak. Dobra, na razie tyle. Okej. Okay. Misja wypełniona. No to fajnie, zaraz pójdziemy odpocząć i widzimy się w następnym odcinku, więc w zasadzie dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!